Cześć, z tej strony Maszynista Grek. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, nad którym zastanawia się większość posiadaczy symulatora Train Sim World 2. Mianowicie, czy warto kupować dodatki do tego symulatora na jakąś mapę bądź lokomotywę, ponieważ ceny nie są zbyt małe, wiele osób się nad tym zastanawia, więc w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przybliżyć argumenty za i przeciw oraz przedstawić moje zdanie na ten temat. A więc nie przedłużajmy i zaczynamy. Na początku przyjrzyjmy się, co dostajemy po kupieniu podstawowej wersji gry. Podstawowa gra daje nam trzy mapy. Niemiecką Schnellfahrstrecke Köln, gdzie mamy do dyspozycji dwa elektryczne zespoły trakcyjne. Niemiecki IC3 oraz jeżdżący w DB Regio BR442 Talent. Druga mapa, Sandpatch Great, prezentuje nam trzy amerykańskie lokomotywy AC4400CW, SD42 oraz GP38. Trzecia mapa, londyńskie metro, daje nam do prowadzenia jedynie jeden pociąg, jest to metro z 1972 roku, jednakże wciąż eksploatowane na londyńskich torach. Każda mapa oferuje nam wiele scenariuszy oraz rozkładów jazdy, w których prowadzimy pociągi od punktu A do punktu B przez różne stacje z zatrzymaniami, bądź w scenariuszach mamy różne nietypowe, niestandardowe sytuacje, które musimy sami rozwiązać, oczywiście z podpowiedziami, i nadaje to bardzo dużej imersji w stosunku do grania. Jednak wspomniałem już, że mamy bardzo dużo dodatków do kupienia w sklepie. Dodatki dają nam bardzo duże możliwości. Od map po lokomotywy w różnych krajach, pociągi normalnotorowe, wąskotorowe, towarowe, pasażerskie, pospieszne, dalekobieżne, kolej dużych prędkości czy scenariusze manewrowe. Mamy ich bardzo dużo do dyspozycji, jednak każdy kosztuje zazwyczaj po 125 zł, czyli aż tyle, co sama gra. I wydawałoby się, że jest to nieopłacalne do kupowania dodatku za cenę gry, ale gdyby spojrzeć na to po paru godzinach grania, zobaczymy, że dodaje to nam takiego poczucia, że możemy spróbować wszystkich kolei z różnych krajów, które przedstawia nam gra. Ja osobiście najwięcej mam w swojej kolekcji dodatków z niemieckich tras. Moją ulubioną jest Main Spessartbahn. Jeśli ktoś kupuje dodatki sugerując się opiniami ze Steama, nie jest to zbyt dobra droga, bo jak spojrzymy sobie na przykład właśnie Main Spessartbahn, jest to raczej słabo oceniany dodatek, a z opinii, które widziałem, które są takie, jak ktoś nie może podjechać ciężkim pociągiem towarowym pod górkę, obwiniając twórców za to, że jest to niemożliwe i że scenariusz jest niegrywalny. Aczkolwiek nie jest to prawdą, ponieważ mi osobiście udało się wiele razy podjechać pod tą górkę, nawet w najtrudniejszym scenariuszu z pociągiem towarowym, a więc jest to wykonalne, trzeba poświęcić jednak trochę czasu i nieco pomyśleć, jak to zrobić, a nie tylko dać maksymalnie nastawnik do przodu i myśleć, że pociąg sam podjedzie. Wszystko wygląda fajnie, jednak kiedy spojrzymy na cenę, już pojawia się problem, ponieważ zwykła gra kosztuje 125 zł i widzimy, że mapy kosztują tyle samo, aż 125 zł za jedną mapę, gdy w podstawowej wersji mamy aż 3. A więc na pierwszy rzut oka jest to nieopłacalne kompletnie, żeby dać taką samą cenę za 3 razy mniej, jednak nierzadko można trafić na przecenę nawet do 80% na dany dodatek i wtedy naprawdę opłaca się go kupić, na przykład za 40 zł. Podczas kupowania dodatku na samą lokomotywę trzeba tylko zobaczyć w opisie dodatku, jaka mapa jest potrzebna do danej lokomotywy. Bo na przykład chcemy kupić Taurusa BR182 po prostu nie mając żadnego innego dodatku. Ale w opisie dodatku jest napisane, że aby ta lokomotywa działała, należy mieć kupiony dodatek Rapid Transit. Jest to oddzielna mapa, bez której po prostu
lokomotywa nie będzie nam się wyświetlać w grze i nie będziemy nią mogli jeździć. Sam miałem taką właśnie sytuację, że kupiłem sobie tego BR-182 i nie mogłem nim zagrać, ponieważ nie miałem Rapid Transit. Teraz już dokupiłem ten dodatek i wszystko działa. A więc jak widzicie, kupowanie dodatków jest opłacalne, jeśli jest przecena. Wtedy naprawdę trzeba łapać okazję i kupować, bo jest to naprawdę fajne, bo sam w swojej kolekcji mam ponad 20 takich dodatków i naprawdę serdecznie polecam. Na zakończenie, według mnie warto jest kupować dodatki, ponieważ dodają nam dużo nowej zawartości, którą chętnie się gra, spędzasz tam wiele godzin, a na przecenie wcale nie da wysoką cenę i sam mam niemal 1000 godzin przegranych w Train Sim World, a więc naprawdę serdecznie polecam i niech nie odstrasza was cena, bo jeśli na bieżąco będziecie sprawdzać sklep, zobaczycie, że nierzadko macie przeceny na dodatki, które akurat chcecie kupić. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do następnego razu, cześć!